meduje gotowość funkcjonariuszy policji w Jaworznie do uczestnictwa z grupki z okazji Święta Policji. Jaworznicy funkcjonariusze policji obchodzili dzisiaj swoje święto, które było świetną okazją do wręczenia awansów. Komenda Jaworzni jest jak zawsze oceniana bardzo wysoko. Tutaj zaangażowanie policjantów od lat w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców jest widoczne. Wyniki w wielu obszarach są dobre i bardzo dobrze, także myślę, że ten rok, który się skończył, czyli 2017, to był rokiem dobrym z punktu widzenia pracy policyjnej, a pierwsze 6 miesięcy tego roku pokazuje, że te tempo pracy jest utrzymywane i myślę, że o to chodzi. Zależy nam nie tylko na tym, żeby policjanci mieli dobre wyniki w służbie, ale też, żeby byli dobrze postrzegani przez lokalną społeczność. Tegoroczne święto przypada na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 99. rocznicę powołania Państwowej Policji, które nastąpiło 24 lipca 1919 roku. Policjant ma być przyjacielem, ma być osobą, która jest zawsze pomocna i myślę, że taki wizerunek właśnie tutaj na Śląsku jest budowany. Uroczystości Święta Policji rozpoczęły się od mszy świętej w kolegiacie świętego Wojciecha i świętej Katarzyny, skąd później policjanci udali się na komendę miejską, gdzie miejsce miała oficjalna część święta, którą rozpoczęto od uroczystego meldunku komendantowi wojewódzkiemu policji oraz powitania zaproszonych gości. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Założenia polskiej policji są takie, że policjant ma być widoczny, ma być przede wszystkim bliżej społeczeństwa i stąd też te takie nakierunkowanie działań na to, żeby było dużo służby widocznej w mieście, dużo policji na drogach, ale także, żebyśmy byli właśnie w szkołach, wśród młodzieży, bo wszystkim pamiętamy o tym, że jak młodzież wychowamy, tak później będziemy mieli z tej młodzieży polskiej przyszłości, więc to nam też jak gdyby przyświeca w celu naszych działań prewencyjnych. Święto Policji było również świetną okazją, aby złożyć życzenia oraz podziękować za ciężką pracę.